Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w czytaniu z serii Wybierz kartę. I to będzie czytanie pod tytułem Kto o Tobie myśli? Moi kochani, macie do wyboru trzy kubki kart. Czerwony kamień, niebieski i zielony. Cokolwiek Was przyciągnie, czy to jest kamień, czy talia kart, wybierajcie po prostu, co Wam pierwsze na myśl przyjdzie. Nie zastanawiajcie się zbyt długo. Oczywiście możecie też przyjąć taką taktykę, że obejrzycie po kolei każdą z wersji i po prostu ta, która będzie rezonować, będzie rezonować. Moi kochani, jest to czytanie ponadczasowe. Dziękuję Wam, jak zawsze, że jesteście, za cudowne komentarze. Naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna, że jesteście tacy wspaniali. I wysyłam Wam z powrotem oczywiście cudowną energię. I nie przedłużając, przechodzimy do wyboru numer jeden, czyli czerwonego kamienia. Kto o tobie myśli? No i zobaczmy. Okej, mamy energię. Zmiana sytuacji. No, czyli myśli o was ktoś, kto zmienił zdanie o was, przepraszam, nie zmienił zdanie o was, tylko zmienił zdanie o sytuacji, na przykład przestał się odzywać, wycofał się, tak? Lub odwrotnie. W każdym bądź razie jest tutaj, szykuje się zmiana sytuacji o 180 stopni, czyli macie tutaj do czynienia z kimś, na kogo być może czekacie, tak? Lub nawet jeżeli już nie czekacie, to właśnie wtedy ta osoba może się pojawić z powrotem. Zobaczcie, mamy komunikację, mamy słońce, okej. Dobrze, czyli myśli o was ktoś, kto przestał się odzywać. No i najprawdopodobniej się odezwie, moi kochani. Dużo stresu, nieprzespane noce. Ktoś, kto boi się do Was odezwać. Zaraz zobaczymy dlaczego. Ale, moi kochani, wygląda na to, że ten ktoś jest teraz w tak zwanej jaskini. I jeżeli jest właśnie brak komunikacji między Wami, to dlatego, że ta osoba przerabia coś. A co przerabia? Smutek i żal. Tęskni za wami, jest jej źle bez was i zda sobie właśnie z tego sprawę, gdzie jest jej szczęście, że to szczęście jest z wami, że przy was mogli się czuć, jak ta osoba mogła się czuć, jak dziecko, tak? Była szczęśliwa jak dzieciak, czyli czuła się beztrosko, nie musiała się zastanawiać, co ma powiedzieć, co ma zrobić. Mogła być sobą. I ta osoba zdaje sobie z tego sprawę lub zda. No i mamy tu, zobaczcie, mamy tu bardzo dużo komunikacji, mamy powrót, mamy, jeżeli jest to ktoś z daleka, to ktoś będzie chciał przyjechać do was. Jest to ktoś, kto otworzy właśnie tę komunikację na nowo, będzie dużo komunikacji, dużo pasjonującej, pełnej pasji właśnie i uczuć. I zobaczmy, dlaczego ta osoba się tak strasznie boi do was odezwać. Ta osoba jest teraz, okej. Ta osoba jest teraz w trybie, że ma postawione wysoko gardę, ma ścianę postawioną.
Wycofał się, siedzi na tronie, nic nie robi, tak? Nie robi żadnego kroku wobec was. I może właśnie boi się dlatego odezwać, ponieważ zachowywał się cały czas właśnie tak. Nie dawał wam znać, co naprawdę czuje, co myśli. Udawał, że spływa wszystko po nim. Może jest to ktoś, kto właśnie nigdy wam nawet nie okazał, nie dał do zrozumienia, że coś do was czuje, tak? Grał, jakby spływało po nim wszystko, jak po kaczce właśnie, i jakby nie mieli... było, jakby im było obojętne, tak? Nie dali po sobie poznać żadnych uczuć. Dla niektórych z... Okej, okay, a niektórzy z was... Dla niektórych z was okazało się, że ta osoba... no oszukała was, oszukała, nie powiedziała, że ma jakieś zobowiązania, o których wam nie powiedziała. I może dlatego, dla pewnej grupy, dlatego ta osoba boi się odezwać, ponieważ nie wie, czy ją przyjmiecie, czy nie. Dla niektórych, tak, dla niektórych z was jest to ktoś, kto był w związku i wam nie powiedział. Może nigdy nie zamierzał się z niego wydostać. Może właśnie powiedział wam, że to kończy, a nie kończył. No tutaj jest to czytanie ogólne, więc jakby wiecie, scenariuszy może być bardzo wiele, ale wy wiecie, co się wydarzyło, tak? Ciekawe. Natomiast wy, tak, ta osoba mogła was oszukać, że właśnie nie, albo nie przyznała się przynajmniej, nie powiedziała całej prawdy, że nie zachowała się fair i okej. Natomiast w tym momencie jest sama i jest gotowa do tego, żeby właśnie zacząć coś nowego. Dla niektórych z was jest to sytuacja odwrotna. To wy byliście z kimś, ale już nie jesteście. I jesteście gotowi na nowy początek z tą osobą. Także tutaj można odwracać tę sytuację. Macie bardzo dużo uczuć do tej osoby. Bardzo dużo. Bardzo. To jest karta. Królowa Pucharów. To jest ktoś, to jest, nie ma karty, która ma więcej uczuć w całym tarocie. No właśnie, i wy byście chcieli, okej, okay, widzicie, dla niektórych z was to właśnie wy mogliście odejść od tej sytuacji. Tutaj można odwracać, naprawdę. Ale jest potrzeba, albo jeżeli to wy odeszliście, to chcecie powrócić, chcecie połączyć się. I jeżeli to wy chcecie powrócić, to wiedzcie, że ta osoba o was myśli. Osoba, do której chcecie wrócić, myśli o was. Natomiast jeżeli to było odwrotnie i ta osoba nie przyjęła waszej oferty, to teraz chce się pojednać, połączyć. Tak jak mówię, jest powrót, zmiana kierunku wiatru. Co jeszcze powinniście wiedzieć? No właśnie, ta osoba jest w momencie podejmowania decyzji, tak? Zastanawiania się, co ma zrobić, w którą stronę iść, tak? Czy zwycięży ten strach i lęk przed tym, żeby się odezwać, ale słuchajcie, mamy jeszcze taką energię, uwielbiam ją, to jest... Joker jest dziki, Joker jest
no nieokiełznany, ma swoje bardzo takie interesujące drogi, żeby wam dostarczyć tego, czego chcecie, tak? I jak czasami sytuacja się wydaje na przykład beznadziejna albo właśnie negatywna, tak? To tutaj jest takie nawołanie, że tu wszechświat się nie śmieje z was, nie drwi z was. Tylko za tym kryje się coś, czego jeszcze nie widzicie. No tutaj tu zdecydowanie ktoś jest w momencie podejmowania decyzji, tak? Ja jeszcze zweryfikuję tego Jugglera. Co mam zrobić, tak? No i król pucharów znowu, z asem pucharów. No pięknie. No dobra, możliwe, że ten ktoś jest wręcz w energii właśnie zostawiania tego, co powinien zostawić za sobą, czyli wychodzenia z jakiegoś związku, zakończenia jakiegoś etapu swojego życia po to, żeby zacząć nowe z wami. Ponieważ co? Ponieważ wie, ile ma uczuć do was. Zobaczcie, król pucharów z asem pucharów po raz kolejny. Aha, nie, to była królowa pucharów, przepraszam. Królowa pucharów była, no czyli mamy parę, tak? Jest no, ogromne uczucie między wami. Tutaj jest, widzę, bardzo, bardzo silne połączenie emocjonalne, bardzo dużo uczuć, moi kochani. To może być ktoś spod znaku wodnego, czyli rak, skorpion lub rybki, ale tak, i skorpion tu się nie. Ale niekoniecznie, to wiadomo, tak jak wam zawsze powtarzam, każdy z nas ma w sobie bardzo dużo znaków zodiaku w swoim urodzeniowym horoskopie, więc na to bym się tak bardzo nie nastawiała. Ale na pewno jest to osoba, przepraszam, która jest bardzo emocjonalna. I teraz właśnie decyduje, co zostawia za sobą. I widzi tutaj przyszłość z wami. To jest, słuchajcie, to w ogóle jest też karta, która może symbolizować bliźniacze płomienie. Jakieś no, silne połączenie bratnich dusz i tak dalej. I jest tutaj wizja, moi kochani, no, połączenia się, celebracji, które może się zakończyć nawet właśnie celebrowaniem pod tytułem zaręczyny, ślub i tak dalej. No dobra, moi kochani. Wow. Interesujące czytanie. Przechodzimy teraz do wyboru numer 2, czyli do niebieskiego kamyczka. Niebieski kamyczek. I co my tu mamy? Okej. Ktoś podnosi swoje wibracje tutaj, moi drodzy. Ktoś możliwe, że wstępuje na taką na wyższy poziom duchowy, czyli na pewno coś przerabia, tak? Jeśli chodzi o swoją duszę, swoje cienie. Ktoś, kto zrobił nad sobą jakąś fajną pracę, moi kochani. Taka osoba o was myśli. Zaraz powiemy więcej. Jest to ktoś, kto właśnie może interesuje się takim właśnie światem duchowym, jest rozwinięty w tym kierunku, może zajmuje się czymś właśnie w tym kierunku. Zaraz zobaczymy, moi kochani. Któż to jest?
Jest to ktoś, kto nie okazuje swoich uczuć. Ktoś, kto może być zdystansowany, zimny, taki kalkulujący. Kto skupia się na. To może być ktoś, kto ma rodzinę, kto może być samotnym rodzicem. Ktoś, kto dba właśnie o rodzinę, zajmuje się rodziną, pracą, biznesem, obowiązkami, bym powiedziała, bardziej właśnie niż jakimiś romantycznymi kwestiami. I jest to, tak jak mówię, osoba, która może też właśnie skrywać swoje, no to na pewno, tak już powiedziałam, ktoś, kto skrywa swoje uczucia. Natomiast jest to ktoś, kto czuje, że stracił w pewnym sensie szansę z wami na coś fajnego. Natomiast ten ktoś się do tego nie przyznał, ale ten ktoś odczuwa brak was, tęsknotę. Proszę, i mamy parę króla i królową mieczy. Może być tak, że oboje jesteście osobami, które nie wyrażają uczuć, albo ponieważ ta osoba na przykład w jakiś sposób właśnie odcięła was, tak? Lub sprawiła, że ochłodził się kontakt między wami, wy zrobiliście to samo w odpowiedzi, tak? Natomiast mamy, kochani moi, chęć skomunikowania się, jeżeli nie ma tej komunikacji między wami, lub chęć właśnie ocieplenia komunikacji, jeżeli jest ale zimna i z dystansem. Ponieważ ta osoba zdaje sobie sprawę z pewnych rzeczy. Myślałam, że się nie nagrywa, przepraszam. Ponieważ ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że straciła coś bardzo wartościowego, tak? Że decyduje się na komunikację, na to, żeby jednak, no właśnie, wdepnąć to znowu i zobaczyć, co się stanie, tak? Zobaczcie, as pucharów. Więc co ta osoba może sobie zdawać sprawę, jak tak posiedziała, zanurkowała w tą swoją duszę, że ma do was ogromne uczucia. Tu jest as pucharów, moi kochani. Dlatego widzicie, ta osoba zdecydowanie czuje, że no, coś cudownego przeszło koło nosa tej osobie. Że straciła szansę na coś fajnego, na coś pięknego. No właśnie, i to jest ktoś, kto wcześniej nie chciał podjąć decyzji, ktoś, kto zasłaniał się swoimi obowiązkami, nie chciał w ogóle dopuścić do głosu tego uczucia, nie chciał podjąć żadnego kroku wobec was, tylko zdecydował, że będzie maskować te swoje uczucia, tak? Nie chciał ich dopuścić po prostu do głosu. Nie chciał, nie chciała. Natomiast wygląda na to, że ktoś zrobił pracę nad sobą, tak jak powiedziałam. Ktoś zrobił nad sobą pracę i zdał sobie sprawę z tego, że widzi wizję kolorową z wami, że chce odnowić kontakt, chce odrodzić to, co było między wami, chce spróbować. Co jeszcze powinniście wiedzieć o tej osobie, która o was myśli? Hmm.
No właśnie, ta osoba teraz chce Wam zaoferować coś. Natomiast może jeszcze nie w tej chwili. To jest powolna energia. Natomiast jest to taki solidny krok do przodu. Zobaczcie, koło fortuny. Koło fortuny mówi o czym? O tym, że ta osoba teraz chce wyrazić swoje emocje, których wcześniej Wam nie zdradzała. Gdzie wcześniej, tak jak mówię, zakładała maskę, zachowywała się po prostu, jakby nic nie czuła albo udawała, że nic nie czuje. A tu się okazuje, że teraz ta osoba chce przyjść. Moi kochani, i opowiedzieć trochę o tym, co się stało w serduchu tej osoby pod waszym wpływem. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Okej. Możliwe, że ta osoba nie była gotowa Was przyjąć do swojego serca z jakiegokolwiek powodu. Spróbujmy zobaczyć, co to jest za powód. Natomiast wygląda na to, że ta osoba i to, co się wydarzyło między wami, jak się wydarzyło i to, że teraz powraca, to wszystko jest z góry zapisane. To wszystko ma swój czas i miejsce. Wydarzy się wtedy, kiedy ma się wydarzyć, tak? Jest to jakby kierowane przez wyższe siły. I zobaczmy, dlaczego ta osoba nie mogła was przyjąć wcześniej do swojego serca. Tak, ta osoba, tak jak mówiłam wcześniej, postanowiła sobie, że obowiązki biorą górę, czy to kariera, czy dom, czy cokolwiek to było. Postanowiła, że nie ma czasu po prostu na miłość, tak? Więc jest, tak jak mówię, potwierdzenie tego, że ta osoba może rzeczywiście być albo samotnym rodzicem, czyli ma bardzo dużo obowiązków, postanowiła chronić swoje gniazdo, może się bała otworzyć, dlatego przyjęła taką bo właśnie, jeszcze chciałam zaznaczyć, że to albo jest osoba właśnie, która nie okazuje swoich uczuć, albo zdecydowała się, że się zamknie na uczucia, tak? Na miłość, że będzie się chronić, że nie ma czasu, tak? Że ona ma teraz inne tam obowiązki, plany do zrealizowania i tego się trzymała, tak? I tak jak mówię właśnie tutaj właśnie wszystkie inne obowiązki były ważniejsze, dlatego ta osoba nie była gotowa, żeby przyjąć was. Natomiast widać, że zdała sobie sprawę z tego, że no, obowiązki obowiązkami i wszystkie inne plany planami, ale dlaczego ma nie być w moim życiu miejsca na miłość? Dla niektórych z Was po prostu to nie był dobry też czas, że rzeczywiście ta osoba nie mogła naprawdę znaleźć, ciężko jej było znaleźć czas na romantyczne kwestie. Tak, i tutaj wiecie, co jeszcze mam. Dla niektórych ta osoba mogła się bać Was puścić do swojego życia, ponieważ bała się, że
że za tym nie kryje się solidna oferta, tylko kryje się po prostu ktoś, kto przyjdzie, wykorzysta i pójdzie. Więc albo to wszystko jest razem ze sobą połączone, jeśli chodzi o tę osobę, albo mówię tu do dwóch różnych grup. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście, ale tak jak mówię, powody, dla którego ta osoba wcześniej nie mogła Was przyjąć, były albo takie, że bała się, że chcecie ją wykorzystać, a ta osoba poważnie myśli o życiu, nie ma ochoty na zabawę, tylko chce solidny, konkretny związek, lub nie była gotowa na solidny, konkretny związek, na miłość, nie miała miejsca na miłość, ponieważ były inne obowiązki. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. I podsumowując to czytanie, wyciągnę jeszcze dwie karty dla Was. Piękna. Jest to ktoś, tak jak mówię, kto założył maskę, żeby żeby obronić się przed miłością, ok? Dlatego była ta osoba zimna. Ale moi kochani, ta osoba widzi ogromny potencjał, widzi z wami teraz powód do radości, że może widzi, że może z wami, że powinna spróbować, ponieważ ominie ją dużo cudownej zabawy, ale też właśnie powodu do celebrowania, tak? Że tutaj no, trzeba spróbować, żeby się dowiedzieć, czy coś z tego będzie, czy nie, tak? Natomiast jeszcze dla niektórych to może być ktoś, kogo poznaliście w Sylwestra lub w Nowy Rok. Też taką wiadomość tutaj mam. I ta osoba, która o Was myśli, jest tutaj szansa, że będziecie razem jeszcze celebrować, moi kochani, coś na pewno. Okay? Że jak te maski opadną, zobaczycie prawdziwą wersję i powód. O, tu też jest maska, moi kochani. Zobaczycie prawdziwe oblicze tej osoby, okay? I to nie jest tak, że nie odbieram, że ta osoba zrobiła to z jakiegoś niecnego powodu, tylko po prostu chroniła siebie, po prostu nie była albo gotowa, tak jak mówię, na tę miłość, na otwarcie się w ogóle na kogoś, bo może to jeszcze nie jest miłość. Zależy, do kogo mówię, każdy będzie w innej sytuacji, ale tak jak mówię, na pewno jest tu potencjał. I tak jak mówię, ta osoba nie miała złych intencji, ta osoba po prostu się chroniła. I tak jak mówię, zobaczyć te maski opadną, tak? I zobaczycie, co się za tym wszystkim kryło. Moi kochani, przechodzimy do wyboru trzeciego, czyli zielonego kamyka. Zielony kamyk. No i zobaczmy, kto o Was myśli. Ci, co wybrali zielony kamyk, kto o Was myśli? No dobra. Mój kochani, myśli o Was ktoś, kto
kto jest bardzo. Kto jest kimś, kto podejmuje decyzje, kto podejmuje działania, kto jest ekstrawertyczny, kto może być duszą towarzystwa, ktoś, kto jest, lubi się otaczać ludźmi, kto jest zabawny, kto właśnie lubi grać pierwsze skrzypce. Jest to ktoś, kto na was czeka w pewnym sensie. Może wy odcięliście tę osobę. Lub w jakiś sposób oziębiliście sytuację, natomiast ta osoba chciałaby zainicjować ten nowy początek. Ta osoba zdecydowanie się w was zadłużyła, moi drodzy. I ta osoba patrzy na was jako na kogoś, kto ma. To jest wszystkim, czego ta osoba by sobie życzyła właśnie w swojej ukochanej osobie, tak? Z którą by chciała być. I teraz tak, patrzy na was jako na kogoś, kto radzi sobie w życiu bardzo dobrze, kto jest bardzo atrakcyjny, okej? I jest to ktoś, kto lubi fantazjować na wasz temat, jak jesteście razem, jak już macie, nie wiem, nawet założoną razem rodzinę, jak jesteście w szczęśliwym związku, tak? I moi kochani, jest tutaj taka energia, którą bardzo bym chciała zweryfikować, czyli takie jest tutaj jakieś kuszenie. I zobaczmy, co to kuszenie ma. Co ta karta reprezentuje? Tu jeszcze całym zwieńczeniem tych kart, które leżą na stole, jest karta gwiazdy i rydwanu. Czyli ten ktoś patrzy na was jak na takie spełnienie marzeń, tak? Jest to rzeczywiście, jesteście taką gwiazdeczką dla tej osoby, kimś. Bardzo cennym, i ta osoba bardzo by chciała właśnie podjąć akcję, podjąć działanie, przyjechać może do was. Może jest to ktoś, dla wielu z was to będzie ktoś, kto nie mieszka w tym samym miejscu co wy, ktoś może z daleka. I ten ktoś ma ochotę do was przyjechać, ma lub czeka na was, żebyście wy przyjechali. Może to jest życzenie tej osoby, żebyście wy przyjechali do niej. Ta osoba tęskni za wami. I chciałam zweryfikować właśnie tę kartę. Tę osobę może kusić, żeby zrobić pierwszy krok wobec was, żeby przyjechać, przylecieć, przypłynąć. Dokładnie. No dokładnie tak. Więc to kuszenie polega na tym, że ta osoba nie może się powstrzymać, żeby do was nie przyjechać. Może coś się takiego wydarzyło, że ta osoba jakby nie powinna sobie pozwolić na to, żeby do was przyjechać, czy nie pozwala sobie z jakiegoś powodu. W każdym bądź razie dużo kart mówi właśnie o tym, o podróżowaniu, żeby się z wami zobaczyć. As denarów. Może ta osoba nie czuje się w pozycji, żeby. Może żeście ją odrzuciły i dlatego ona boi się po prostu przyjechać do was, przyjść z ofertą. Natomiast jest bardzo kuszona, żeby to zrobić. Nie może się powstrzymać. Najprawdopodobniej się odezwie, tak? Pytanie, czy wy ją chcecie? Zobaczmy. Wy nie wiecie, czy ją chcecie, albo czekaliście na nią. Zaraz zobaczymy więcej kart.
Ciekawe, wiecie co, tak. Dwa scenariusze widzę. Niektórzy z Was, tak, właśnie chcieliby, żeby ta osoba zrobiła pierwszy krok. Nie było może tutaj komunikacji przez jakiś czas, jakby zawieszenie sytuacji, oziębienie sytuacji, natomiast jest między wami niesamowite połączenie, jest bardzo dużo uczucia, jest chęć bycia razem, tak? Dla niektórych z was, mimo że jest takie ogromne połączenie, może nawet jest to wasza bratnia dusza, stało się coś takiego, że wy nie jesteście już pewni, czy chcecie z powrotem tę osobę. Niektórzy z was właśnie nie chcą podjąć żadnego kroku. Czekają, jak się sytuacja potoczy dalej. I siedzą sobie teraz, tak? Jesteście teraz w momencie, niektórzy z was są w momencie, że nie chcą podejmować żadnej decyzji. Potrzebujecie zbalansować się. Potrzebujecie czasu. Potrzebujecie spojrzeć na wszystko z innej perspektywy i zadecydować, czy kończycie to, czy nie chcecie tego, nie chcecie już do tego powracać. Czy może wręcz przeciwnie, tak? Dlatego ta osoba, no właśnie, dlatego rozumiem, dlaczego ta osoba tutaj może się bać właśnie dokonać tego ruchu, tak? I przyjechać, i odezwać się, i spróbować pojednać się, ponieważ boi się, że możecie już tego nie chcieć. A niektórych z was tutaj może być też taka sytuacja, że tak, że wy czekacie, aż ta osoba zrobi pierwszy krok, a ta osoba czeka, aż wy zrobicie pierwszy krok. Natomiast dla was to będzie takie decydujące, że jeżeli ta osoba nic nie zrobi, to nieważne, co jest między wami, wy się wycofujecie. Nie wiem, co się wydarzyło. W każdym bądź razie jest tutaj takie bardzo taka uparta energia, że no nie, ty masz zrobić decyzję, tak? Ty masz zrobić pierwszy krok. Mamy tutaj energię, która mówi o tym, żeby być absolutnie autentycznym ze sobą, tak? Czyli nie robić niczego wbrew sobie. Jeżeli nie robić niczego wbrew swoim wartościom, nie naginać się pod kogoś. Z jakiegoś powodu niektórzy z Was potrzebują to usłyszeć. Wygląda mi to na to, że ktoś po prostu, że tak powiem, wyłożył się za bardzo i oberwał za to, tak? I teraz się boi. I nie zamierza absolutnie już się wychylać, tak? Zobaczmy może jeszcze tak, co się stało takiego, że tutaj jest taka sytuacja. Że wy się zastanawiacie, czy chcecie tę osobę, czy nie. Podejmujecie decyzję, czy wy w ogóle chcecie tę osobę z powrotem, czy nie. Dlaczego? Co się takiego wydarzyło? Niektórzy z Was podejrzewają, że w sytuację została zamieszana trzecia osoba, ok? I jakby tutaj
No właśnie, no to jest jakby duży problem, ale tak, dla niej kwestia jest tego, czy wy to wiecie na pewno. Intuicja wam tak podpowiada. Okej. Czyli czujecie, że jest jakaś trzecia energia zamieszana, dlatego decydujecie się wycofać i absolutnie nie zamierzacie wykonać żadnego kroku wobec tej osoby, ale większość z was chce, żeby ta osoba właśnie podjęła działanie wobec was, przyjechała do was. A niektórzy z was właśnie nie wiedzą, czy chcą dalej tę osobę, czy nie, ponieważ myślą, że jest ktoś inny zamieszany. Ok. Dla niektórych z was, mówię, czytanie ogólne, dla niektórych z was, dlatego będzie wiele scenariuszy, tak? Dla niektórych z was wy nie chcecie już tej osoby, ponieważ ta osoba okazało się, że była zaangażowana w jakąś inną sytuację romantyczną. Natomiast ta osoba chce do was wrócić, chce odezwać się, chce przyjechać, tak? Ale wy walczycie ze sobą, nie wiecie, nie wiecie, co macie. Jeżeli wróci, to wy nie będziecie wiedzieć, co macie zrobić, ponieważ jest niesamowite połączenie między wami, bratnich dusz. Dlatego bardzo macie mnóstwo uczuć do tej osoby, ale ta osoba was zawiodła, wbiła wam nóż w plecy. Dlatego no, wy będziecie decydować, że albo już nigdy nie przyjmiecie tej osoby z powrotem, tak? Albo niektórzy z was mogą dać szansę. Oczywiście, tak jak mówię, czytanie ogólne, więc wersje dwie. Moi kochani, mam nadzieję, że rezonowało to z wami czytanie. Jeżeli nie, to sprawdźcie sobie inny kamyczek. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Całuję i życzę powodzenia.